Cześć, miał z tej strony. Słuchajcie, temat wywołany, temat trudny. Czy czujecie się traktowani poważnie przez rząd, przez władzę, przez ustawodawców, prawodawców? Jeżeli tak, to gratulacje. Ja nie. Słuchajcie, konkretnie chodzi mi o prawo do obrony własnej. Ja wiem, że zmieniło się troszeczkę ustaleń w prawie, troszeczkę ustaw dotyczących działań w obronie własnej, czyli jeżeli tam ktoś kogoś powali, zastrzeli, użyje siły w obronie własnej, często jest w tej chwili łagodniej traktowany, ale nie o to mi chodzi. Od dawien dawna, od lat, tysięcy, ludzie mieli prawo używać wszelkich dostępnych środków, posiadać je przy sobie, po to, żeby chronić swoje zdrowie, własnej rodziny, swój dom, swoje ognisko domowe przed agresją. Dawniej nosili ze sobą miecze, noże, chłopi nosili cepik, brycze albo inne rzeczy, morgensterny i takie różne. Potem noszono samopały, potem noszono pistolety, rewolwery. Ktoś chciał, kupował. A teraz? Teraz panuje zakaz. Ja jako obywatel dorosły, zdrowy psychicznie, już nie mówię o tym, że przeszkolony w używaniu broni, ze znajomością prawa użycia broni i tak dalej. Nie mogę po prostu pójść do sklepu i kupić sobie pistoletu. No bo nie. Bo co, państwo traktuje mnie i traktuje w ogóle nas, obywateli, jak kogo? Jak jakiś gnojów, jak ubezwłasnowolnione jednostki, które nie mogą same o sobie stanowić? Dlaczego? Czego się boi władza? Nie wiem, słuchajcie. To są jakieś takie głupie naleciałości europejskie. Europejskie, mówię o Unii Europejskiej, że broń jest B. Trzeba pamiętać, że to nie broń zabija, tylko ktoś za ten spust pociąga. Powinno być tak, że mówię, idę do sklepu, pokazuję swój dowód osobisty. W sklepie jest sprawdzany, od razu jestem w bazie sprawdzany. Oczywiście to nie w Polsce. W Polsce to wszystko nie działa. Ale dobra, przypuśćmy. Sprawdzany jestem, dobra, zdrowy psychicznie, nie figuruję jako przestępca, zatwardziały i tak dalej. Proszę bardzo, co pan sobie życzy? Mamy świeżutkiego Armalite'a i skrzyneczkę 2000 sztuk amunicji w promocji do tego. Czemu nie? Czy to spowoduje, jak ja będę posiadał broń, że wyjdę zaraz na ulicę i będę strzelał? Nie. Czy to spowoduje, że zaraz na ulicy będą padać strzały, trup się będzie ścielił gęsto? Nie. Będą padać trupy oczywiście, ale zamiast teraz po prostu będzie tak, że zamiast dostać nożem bądź butelką w łeb, ktoś kogoś zastrzeli. Takie jest życie. Ale to nie oznacza, że ja w związku z tym nie mogę mieć prawa do posiadania broni. Częstymi argumentami jest to, że wtedy będzie nagle niekontrolowany dostęp do broni, że bandyci i w ogóle, no słuchajcie, bandyta jak chce mieć broń, to po prostu ją ma. Kupuje z nielegalnego źródła i podejrzewam, że wszyscy, gdzie każdy z was mniej więcej wie, gdzie taką broń można by było w razie czego kupić. No ja w tej chwili już na przykład nie wiem, aczkolwiek podejrzewam, że nadal na Różyku można by było broń kupić, tak jak można było niedawno na stadionie kupić broń i to nie był problem. Broń nierejestrowaną, bądź broń, która kiedyś tam uczestniczyła w przestępstwie, no ale trudno. Dlaczego? Jakie jeszcze są argumenty? Że, bo społeczeństwo to nie tego, jeżeli są problemy takie, o Jezu, chuligani, tego zamiast teraz napadać, to by napadali z bronią w ręku. Nie. Bo jeżeli zły człowiek miałby świadomość, że przykładowo 70% dorosłych obywateli posiada przy sobie broń, to wy myślicie, że on by się nie zastanawiał, próbując kogoś napaść na mieście? Najlepszy przykład jest taki, słuchajcie,
w takim miasteczku w Stanach Zjednoczonych, Kennesaw, w Stanach Zjednoczonych, wprowadzono kiedyś nakaz posiadania broni przez dorosłych obywateli. Co się stało? Słuchajcie, to nie było dawno, to nie był Dziki Zachód, to było w latach 80. XX wieku, czyli tam niedawno całkiem. Co się wtedy stało, odkąd wprowadzono nakaz posiadania broni? Słuchajcie, przestępczość spadła o 90%. Obecnie tam przestępczość w tym mieście jest 4 razy niższa niż średnia krajowa i 8 razy niższa od przestępczości w miastach podobnej wielkości. To jest niewielkie miasteczko. Wtedy, kiedy wprowadzono to prawo, Kinsą miało 50 tysięcy mieszkańców. W tej chwili ich jest miało 500 mieszkańców. W tej chwili jest około 50 tysięcy. Bo tam ludzie chcą mieszkać, bo tam się czują bezpiecznie. Natomiast, kiedy wprowadzono prawo zakazujące posiadania broni, czyli jakby ściśle reglamentujące posiadanie broni w 1997 roku w Wielkiej Brytanii, przestępstwa wzrosły. I teraz uważajcie, przestępstwa z użyciem broni wzrosły praktycznie o 50%. No bo wtedy już przestępcy wiedzieli, że raczej jego ofiara nie będzie miała broni, także mogę śmiało, dawaj mi motherfucka pieniądze. Napady z bronią w ręku też wzrosły o 10%. Włamania z bronią w ręku o 50%, no bo gość wiedział, że tutaj raczej z dubeltowym uniknie pierdyknie w łeb. Ale w razie czego on to podszedł, kurna, z giwerą. A tak to by w ogóle nie szedł. Po co miałby iść, żeby zginąć na włamie? Kiedyś oglądałem taki program w telewizji. W Stanach Zjednoczonych też tam toczy się ostra dyskusja, bo te wszystkie takie lewackie klimaty z Kalifornii i tak dalej, no to oni tam nie, w ogóle make peace not war i bądźmy taką Unią Europejską i generalnie nie można tego robić, nie można bić Taliba, nie można nie zezwolić na budowanie meczetu, nie można posiadać broni, a w ogóle to wszyscy nacjonaliści to skurwysyny i tak dalej. I tam jest teraz takie klimaty są, w ogóle geje rządzą. I tam jakiś zaproszono takiego dziennikarza republikańskiego z poparcia generalnie gościa, który popierał posiadanie broni, na dyskusję do jakiejś telewizji śniadaniowej. No i pytają się go, rocznie, już nie pamiętam liczb, ale powiem wam mniej więcej, jak to wyglądało. Rocznie w Stanach Zjednoczonych, mówi dziennikarz ten lewacki, mówi, ginie aż tam 500 dzieci ginie w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z bronią, w wyniku wypadków z bronią. I co? Na to ten dziennikarz republikański mówi, no dobra, okej, wiedziałem, że zadasz to pytanie, ale rocznie w Stanach ginie ponad 1000 dzieci topiąc się w przydomowych basenach. Zakazać posiadania przydomowych basenów? Nie. No widzicie. Wszędzie tam, gdzie jest prawo i do posiadania broni przez obywateli i to posiadanie broni jest rzeczywiście rozpowszechnione, przestępczość ta najbardziej uciążliwa, najbardziej brutalna, czyli napady z użyciem przemocy i tak dalej, spada radykalnie. Spada. Słuchajcie. Żeby było ciekawie, mówi się o Stanach Zjednoczonych jako bardziej takim najbardziej brutalnym kraju na świecie, prawda? Tam trzeba pamiętać, że nie ma zakazu posiadania broni w większości stanów, w niektórych w ogóle bardzo liberalne klimaty, ale statystycznie tam na 1000 mieszkańców 8 posiada broń. A w Niemczech? 7,5. Znaczy 7,5. Bardzo niewielka różnica, choć broni w Niemczech nie można posiadać. Morderstwa w Stanach Zjednoczonych. W Polsce Polska zajmuje pod względem morderstw statystycznie, procentowo na ilość mieszkańców 20 miejsce na świecie. A teraz jak myślicie, Stany Zjednoczone, które miejsce zajmowały w 2005 roku na przykład? 24. Fakt, u nas ludzie się zabijają najczęściej wsadzając sobie nóż pod żebro albo waląc łbem o podłogę, albo dusząc się nawzajem. Tam jednak strzelają do siebie. No ale po prostu, no tak jest łatwiej.
Dlaczego ja albo wy jako obywatel nie mogę się bronić? Ja na przykład, słuchajcie teraz, lepszy klimat. Niedługo zostanie wprowadzone, nawet nie wiem, czy już nie zostało wprowadzone, takie prawo, które zakaże mi noszenia noża przy sobie na ulicy. Ja chodzę zawsze z nożem. Zawsze mam przy sobie nóż, bo nóż traktuję jako narzędzie. Ale tego też nie będę mógł robić, bo nóż przez tych kurna pizdowatych urzędników i polityków, którzy o tym decydują, jest traktowane jako narzędzie potencjalnego przestępstwa. No kurna mać. No ja mogę z ziemi kamień podnieść i mogę kimś go zarąbać. To znaczy, że co? Że nie będę mógł przy sobie kamienia nosić w kieszeni? Albo ręce mi obetną, bo ręką też mogę człowieka... I tak dalej. No słuchajcie, no to jest coś niesamowitego. To jest według mnie podstawowe prawo. Podstawowe prawo, które nabywam od razu w momencie, w którym się osiągam pełnoletność. Rozumiem, powinno być przeszkolenie wojskowe, bądź przeszkolenie typu, nie wiem, policyjnego, z obchodzenia się z bronią. Krótka piłka, krótki kurs i znajomość prawa. Każdy posiadający broń musi wiedzieć, kiedy tej broni może użyć. I wszystko na temat. Komu zależy na tym? Żeby było ciekawiej, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że statystycznie najwięcej broni wśród grup zawodowych w Polsce, prywatnej broni, nie jest wcale u policjantów, czy u żołnierzy, czy u kogoś takiego, tylko wśród posłów. Bardzo dużo posłów posiada broń. Dlaczego? Boją się czegoś? Czują się lepsi od nas? Chciałbym móc kiedyś na swoim ogrodzeniu wywiesić tabliczkę zamiast uwaga, zły pies, tabliczkę strzeżone przez 9 mm. Zaręczam wam, że nie byłoby prób włamania. Cześć.